Dobrze, a więc rozpoczynam kolejny dzień mojej podróży. Już 16. 16 dzień w trasie. I dzisiaj spałem z moimi nowo znanymi ziomkami w jednym miejscu. Jesteśmy tutaj w sumie kawałek od plaży. Właściwie tam za tymi krzakami już jest plaża. No i śpimy w bardzo fajnym miejscu, no bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie właściwie jest trudny dostęp i w ogóle tu się ludzie nie kręcą i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Teraz jest tutaj cień rano, więc można sobie spędzić, nie trzeba na słońcu siedzieć. Wojtek i Miszka jadą z Malty do Polski i właściwie to jest ciekawa historia, no bo spędziliście na Malcie 2 lata, no nie? Pracując? Tak, 2 lata w pracy, w biurze. I wracając po prostu z pracy, wybraliście po prostu rower. Tak, że będziecie lecieć samolotem, bo trzeba było dużo formalności załatwiać. Stwierdziliśmy, że tak będzie najłatwiej ruszyć rowerem. Zresztą rower jest super, więc... Właściwie środek powrotu, można powiedzieć, no nie wiem, z pracy. Przez całe Włochy i potem też Austrię i Czechy. I zajmie wam to w sumie chyba też, nie? 3 miesiące, no nie? Bo się zatrzymujecie. No, zatrzymujemy się na miesiąc gdzieś tam na północy tak. Włoch. Prawdopodobnie skończymy podróż około września, października, tak mi się wydaje. Mniej więcej, że... No to nawet jeszcze później, bo ja myślę, że będę gdzieś pod koniec sierpnia w Polsce, no nie? A no to nie, to my pod koniec sierpnia będziemy wyjeżdżać z Lago di Garda. A nie, przepraszam, źle mówię, pod koniec lipca będziemy wyjeżdżać z Lago di Garda. Jakbyście zostali w sierpniu jeszcze nad Gardą, to jeszcze bym was odwiedził. Bo no. Ja tam... Przypuszczam, że tam będę gdzieś w okolicach, nie wiem, 10 sierpnia, coś takiego. Ogólnie, no myślę, że wrzesień, październik będziemy. Wrzesień, połowa września, tak już może no będziemy w Polsce. No i macie dużo też spokojniejsze tempo niż ja, no bo robicie tak średnio z 50, no nie? 50, no, no coś takiego. 50, 60 jesteśmy to jest na wakacjach moc. Generalnie. Dokładnie. Tutaj główny cel, żeby jednak odpoczywać, nie? No i taki tryb jakby funkcjonowania też nam odpowiada, namiocik. Nie trzeba się przejmować tutaj różnymi rzeczami. Codziennie rano pakowanie, tak, jest to czasami... gotowanie na palniczku, schodzi z godzinka co najmniej. Slow life. Wieczorem dokładnie to samo. No to jest właśnie taki tryb życia w trasie, nie? Ale nie trzeba myć toalety i kuchni na przykład, co ma swoje plusy. Podłogi nie trzeba zmywać. No nie, ale trzeba na przykład las sprzątać, tak tutaj. Las sprzątać trzeba, no. Dobrze. Jest to właściwie wasza pierwsza taka wyprawa rowerowa? Tak, rowerowa, ale, tak. Ale nie rowerowa, to nie pierwsza, bo w sumie dużo podróżowaliście, nie? No, jeździliśmy sobie stopem, samochodem. Lanosem nawet. Lanosem. To jest dość ciekawa historia. Dokładnie. Samolotem, pociągiem, busem, różnymi rzeczami. Wszystkim, czym się dało. Teraz przyszedł czas na rower. No właśnie, dlatego też pojechaliśmy rowerem, bo stwierdziliśmy, że autostopem już jechaliśmy, samolotem już też jeździliśmy, latać da się zawsze. Autem nas trochę na to, no nie kręci nas to, żeby siedzieć w aucie, co to za atrakcja w sumie. No to najlepiej rowerem. No to trzeba jechać rowerem. W grę jeszcze wchodziła deskorolka, ale to jest za dużo odpychania. Nie no, ja bym na deskorolce nie przejechała. Na hulajnodze, nie? Na hulajnodze. Tak, nie elektryczny. I wczoraj właśnie też dzięki wam dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy na temat Malty. Ja na Malcie nie będę w sumie podczas tej wyprawy, bo skupię się raczej na Sycylii. Ale z tego co się dowiedziałem, to raczej na Maltę nie miałbym co jechać z rowerem, bo tam nie lubią rowerzystów, no nie? Nienawidzą. Dobra. Nikt tam na rowerze podobno nie jeździ, więc... Znaczy jest taka mała community jeżdżąca na rowerze, ale właśnie... Spotkaliśmy tych ludzi na promie na Sycylię, jak płynęliśmy z rowerami, bo tam po prostu nie ma infrastruktury przystosowanej dla rowerzystów, wiesz, nie ma w ogóle miejsca dla nich, nie? No nie ma miejsca dla rowerzystów, jak ludzie widzą rowerzystę, to nawet im mówią, jedź stąd cholerę, bo tutaj nie masz gdzie jechać. Mhm. Czyli na Maltę z rowerem raczej nie warto się wybierać. Tam na wakacje. Malta w obwodzie ma ze 200 km, więc to jest najdłuższa trasa, jaką jesteś w stanie zrobić to tak na Malcie. 3 dni i to spokojnym tempem. Tak. No, ale nawet nie ma takiej trasy, żebyś przejechał typowo dookoła. Tak. Tylko masz, wiesz, połączone jakoś, tak? No nie. Aha. Nie dla rowerzystów jest to miejsce. Dobrze, to powiedz właśnie, jak można was znaleźć na Instagramie. Zapraszam na Instagram Pistaszkami. Relacjonuję tam też naszą podróż do Polski. Codziennie coś tam wrzucam, jakieś storieski, opisy, fotki. Także zapraszam. Wiesz, Wojtek i Miszka jadą nad jezioro Garda, żeby tam spędzić właściwie miesiąc w pracy. Tak. Więc
Może być tak, że jeszcze się spotkamy, bo ja też będę nad gardą wracając do Polski. Więc jeśli wtedy jeszcze wy tam będziecie, to możliwe, że się jeszcze spotkamy właściwie na tym nad gardą. Teraz się rozmijamy dosłownie, tak, że teraz się spotkaliśmy w jednym punkcie. Oni jadą tam, gdzie ja byłem wczoraj, a ja tam, gdzie oni byli przedwczoraj, no nie? I tak to się teraz, tak to teraz wygląda. Ale też właśnie będę w tych samych miejscach, gdzie wy byliście, między innymi na Sycylii, nie? Tak. Czy w Rzymie, bo też przyjeżdżaliście. Zrobili inną trasę niż ja zrobię, ale też zobaczyli te miejsca, które ja mam zamiar zobaczyć, więc myślę, że będzie podobna traska w niektórych miejscach. Pozdrawiam widzów. Tak, pozdrawiamy obserwatorów Maćka. Ja też pozdrawiam. Jest co oglądać, chłopak robi szaloną podróż. No, to prawda. No, ale wasza podróż też jest mniej szalona, więc pomysł, żeby wrócić właśnie z tak miejsca, gdzie mieszkałeś 2 lata, to Polski rowerem jest bardzo dobrym pomysłem. Byliśmy wcześniej w Polsce, sprawa. Wiesz, zawieźć rzeczy. Jest tak naprawdę tańszym pomysłem niż powrót samolotem i później no, na podróż. I fajny sposób na wakacje. Fajny sposób na wakacje, no nie, bo co, bo doszliśmy do wniosku, że mieszkając na Malcie, jakby przeprowadzając się do innego miejsca, no to co, znowu zrobimy to samo. Będziemy szukać mieszkania, będziemy szukać pracy. Po co nam to, skoro mamy to na Malcie? Może no tak. Coś ciekawego jeszcze wydarzyć po drodze. Coś, wiesz, sam ten powrót jest takim etapem, nie? Nie, że wsiadamy w samolot godzinę i jesteśmy na miejscu. No bo co to za atrakcja. No, ale to też wasza podróż właśnie ma jakby większy cel, no nie? No bo wy po prostu byliście tam i wracacie do domu. A moja podróż ma... Jest tak w sumie bez sensu, no bo ja jadę tam aż na Sycylię i wrócę z powrotem rowerem do domu, nie? Więc to nie jest... wszystko musi mieć sens, nie? Dokładnie. A wasza ma cel sens, no bo w sumie wracacie to do domu po prostu, nie? No tak. Tylko że rowerem, więc naprawdę spoko sprawa. Myślę, że tutaj jeszcze spędzimy 2 godzinki w tym miejscu. Dokładnie, trzeba zrobić sianie, potem jeszcze wskoczyć do morza. Ja jeszcze skoczę do sklepu za chwilę, a dzisiaj będę się kierował na południe. Myślę, że to jadę gdzieś w okolice Rimini i będę jechał też głównie właściwie wzdłuż morza, więc będzie bardzo ciekawa trasa. Przedwczoraj, właściwie jadąc już za Wenecją jakieś 70 km, poszła mi znowu szprycha. Byłem specjalnie na serwisie Wenecji. Tam zaniosłem to kolesia, który mi wymienił 2 szprychy, wycentrował te koło. Potem się okazało, że znowu mi poszła. Właściwie nie wiem, co jest tego przyczyną. Na szczęście się okazało, że Wojtek tutaj ma zapasowe szprychy i właśnie mi wymienia jedną szprychę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie... Jest trochę za długa. No, jest trochę za długa, ale już lepiej chyba mieć za długą, niż w ogóle nie mieć, nie? No więc cóż, nie wiem, co myślicie z tymi szprychami, bo właściwie nigdy na wyprawach nie miałem takich problemów ze szprychami. A tutaj już mi poszła 3 na tej wyprawie. I to jeszcze... Kwestia Włoch po prostu. We Włoszech idą szprychy. No może kwestia tego, że jestem we Włoszech, nie wiem. Ale na przykład... No jest w ogóle dziwne, bo właśnie te koło wymienił mi też szprychy, wycentrował w Wenecji i 70 km za Wenecją poszła mi znowu szprycha, więc dziwna sprawa. Ale mam nadzieję, że te koło przetrwa przynajmniej do Bari. Bo w Bari do mnie doleci Adam i myślę, że weźmie mi jakieś szprychy i ewentualnie tam będziemy jeszcze to wymieniać. No ale mam nadzieję, że to już nie będzie... Mam nadzieję, że już nie będzie takiej konieczności. Przede wszystkim pierwszy krok do tego, żeby wrócić na taką podróż, to jest jechać. No tak. Nie wiesz, nie rozkminiaj, czy masz dobre buty, czy masz dobry błotnik, czy masz dobre coś tam, po prostu zapakuj się w to, co masz i dzido. Bo inaczej nigdy nie pojedziesz, nie? No to jest prawda, nie? Tak, zawsze można kupić więcej jakichś. No dokładnie, zawsze można mieć lżejsze, lepsze, bardziej profesjonalne, a to nie o to, wiesz. Dlatego wzięliśmy to, co mieliśmy, kupiliśmy tylko po Ortlibie. I pocisnęliśmy. Właśnie na takich rowerach. Tak, proszę bardzo, pokażę. To jest ogólnie rower szosowy, ale ma kierownicę po prostu prostą. Zmieniona. Dokładnie. I Miszko właśnie jedzie na takim rowerze. I tu jest w ogóle, właśnie, to jest ciekawe, bo to jest osprzęt turnieja, no nie? Ale już kaseta jest składana z różnych dziwnych kaset. Kaseta jest jakimś składakiem, ale przerzutka właśnie mamy tutaj tylnią i przednią właśnie z turniej. Najniższa grupa szosowa Shimano. Dokładnie, najniższa grupa. Czyli co, nie trzeba chyba kupować przerzutek Deore najdroższych, jakie są na rynku, żeby jechać w taką wyprawę, no bo i da się jechać, no nie? No pewnie jadę, no dojechałam. Mamy na liczniku, aż mogę pokazać, 1559. No proszę. Total. No to gratulacje. I to jeszcze nie koniec, nie? No nie, no to dopiero połowa. To dopiero połowa. No i nie da się jechać na takie rowerze. No pewnie, że się da. Nie trzeba mieć górala najlepszego z najniższą przerzutką, w sensie byłoby łatwiej.
ale no tak, jak się zaprzesz, to i na skocie ujedzie. Na skocie, tak mówisz, jakby to był marketowy rower. Nie, no to jest zajebisty rowerek, ale nie tak, jest tak, do tego jednak przystosowany, znaczy, no, do takich górek, nie? Na przykład. Ogólnie fajny, nie? Tylko tak jak mówisz, że pewnie przydałoby ci się mieć więcej tak, po prostu... Tak, dokładnie, więcej przełożeń. Opcji. Więcej przełożeń, nie? No po prostu i fajnie też by na przykład było mieć bagażnik na przód, a Wojtek mówi, że już nie ma sensu montować w tym rowerze bagażnika na przód. No trzeba by, trzeba by pokombinować, nie? Przy takim widelcu. No ale widzisz, to jest totalnie, no jest to trochę rozkminiony w Januszowy sposób, bo mój bagażnik jest z Decathlona na przykład, Bitwin, no i trzyma. Albo kupiliśmy specjalną obejmę na sztyce, żeby tak, dało się no go zamontować. Tak, no wszystko, nie? Aha, to widzę, że jest taki ten rozwiązanie własnej roboty. Tak, no ale nie, ale bardzo elegancko. Tutaj na przykład spoko. Torba była moją starą nerką, kiedyś babcia mi przerobiła na maszynie. Na no torby, proszę. Na a tutaj torbę jest, to rowerowe. To jest znaleziona w Lamezji na przydrodze w rowie nerka Spaldinga. Koszykarska. Ale wiecie, sakwy już niemieckie, porządne. Tak, orki, sakwy no już zainwestowaliśmy jest. Dobre sakwy i uważam, że to był dobra decyzja. Mieć ubrania to jest no to nie, jest sakwy sprawa. Są zajebiste akurat, to muszę przyznać. Że są dobre. Tutaj lodówka z Eurospina. No. Eurospin to jest lokalna, można powiedzieć, Biedronka, czyli tak jest. Nawet nie wiedziałem, że w Eurospinie można dostać właśnie takie sakwy na no rower. To był no, jakiś taki rzut na lato rowerowy, wiesz co? Tak, w Lidlu są, nie? To co ma na ramię, to też jest... Uprzedź na namiot z przodu. Jeszcze pokażę jest. Rower od Wojtka. Też składak, sam złożyłem całości. Od pierwszej do ostatniej śrubki. To już tutaj ile masz? 1x11. 1x11, no to już... 11,46 zębów chyba. SLX, proszę Państwa, tutaj już jest wyższa półka, nie? Na pewno pod górkę masz łatwiej. No i tak to wszystko złożyłem sam. Ramy kupiłem za 300 zł na Allegro 5 lat temu. Jakiś chiński widelec karbonowy, reszta części coś tam poszło z roweru górskiego, kierownica, mostek. No i samemu można fajny rower złożyć, nie? No, kółka sobie sam zaplotłem. Tanioszka, to jest składak. No, ale to jest mega spoko opcja. Na takim przełożeniu w góry to już można śmigać, nie? No, tylko że mam jedną tarczę z przodu, nie? To też, znaczy mi to wystarczy, bo z górki już nie ma co do dawać do pieca więcej. No, no góry trzeba pod górkę się dało wjechać, nie? No, to jest najważniejsze. Pewnie. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj już jest godzina 13, a ja dopiero namiot sprzątam, ale tutaj zasiedzieliśmy się rano. Fajnie się gadało, nie chciało się zbierać z tego miejsca, więc postanowiłem, że po prostu wyjadę sobie troszkę później i będę jechał dzisiaj bez większych przerw i po prostu dopiero wieczorem się zatrzymam, coś sobie zjem konkretniejszego, jakiś obiad, a po drodze raczej nie będę się jakoś zatrzymywał zbytnio i tyle. A druga sprawa to wczoraj rano będąc na tej plaży, to spaliłem sobie troszkę plecy i trochę mnie bolą. W zeszłym roku się też spaliłem sobie strasznie plecy jadąc przez Polskę i cierpiałem przez kilka dni. Teraz nie ma aż tak źle, ale posmarowałem się filtrami, ale chyba już to było za późno po prostu. Więc dlatego dzisiaj sobie odpuszczam jakieś plażowanie czy kąpanie w morzu. Po prostu nie chcę się to prawić. Musi mi się to trochę zagoić. Dlatego też tutaj przez pół dnia teraz siedzę w cieniu. No ale i tak zaraz wyjadę na słońce, będę jechał w słońcu przez cały dzień. No cóż, natomiast dzisiaj ogólnie raczej nie będę ściągał koszulki i wystawiał się na słońce, bo jest to niewskazane w moim stanie. No cóż, zbieram się, pakuję i za chwilę wyruszam w trasę. Tak właśnie wygląda plaża, obok której spaliśmy, a raczej w pobliżu której spaliśmy. No i dzisiaj jest poniedziałek i jest świetnie, bo nie ma prawie w ogóle ludzi. Wczoraj właśnie jak spałem na plaży, się rano budziłem, to tam już był tłum, ale była niedziela. A teraz jest dzień tygodnia, no i teraz to fajnie wygląda. Nie ma tłumów, jest spokój, cisza, tak mogło być codziennie. Dobrze, a więc rozstajemy się powoli. Spędziliśmy w sumie cały wieczór i pół dnia razem. Już godzina 14. Nawet po. Trzeba powoli ruszać. A myśmy nic nie ujechali dzisiaj, no ale w sumie jakoś tak fajnie się działo, nie chciało się ruszać.
tym bardziej mi nie chciało się jeszcze na słońce wychodzić, ale fajnie, że jest przynajmniej wiatr, to jest tak przyjemnie. Oby w plecy. Oby w plecy, no, oby był wiatr w plecy, a słońce w twarz, bo w sumie nie chcę, żeby mi bardziej plecy spaliło. No i co, rozstajemy się, no, wyjedziecie teraz w stronę Wenecji. Tak jest. Ja jadę w stronę Rimini i San Marino. No i co, może się jeszcze spotkamy na trasie? Tak jest, do zobaczenia. Myślę, na pewno. Że na pewno. Może jak nie w tym tripie, to w następnym. Może się uda spotkać jeszcze nad jeziorem Garda, bo wy tam będziecie, ja tam też potem będę, ale dopiero w sierpniu. To wie, różnie może być, nie? No, zawsze jak się różnie z kimś żegnam, to mówię do zobaczenia gdzieś tam w świecie. Dokładnie. No to ruszamy w swoje strony. Cześć. Pozdro. Wzdłuż wybrzeża, wzdłuż morza, ciekawie to wygląda, i trafiłem na dinozaury budowane z drzewa, z drewna. Nie wiem, kto je postawił, ale na pewno ten ktoś miał niezłą wenę twórczą, bo ich postawił tutaj aż 3, i to każdy właściwie z innego gatunku. O, proszę bardzo. Wczoraj wieczorem opuściłem region Wenecja Euganejska i dzisiaj rozpoczynam podróż przez region Emilia-Romagna. Jest to jeden z większych regionów we Włoszech, liczący ponad 4 miliony ludzi. Region jest zróżnicowany pod kątem geograficznym. Występują tu zarówno tereny górskie, rozległe płaskie krajobrazy, jak i malownicza linia wybrzeża. Ja przez najbliższe 2 dni będę się trzymał wybrzeża Adriatyckiego i nie zapuszczę się w głąb tego regionu, którego stolicą jest Bolonia. Wrócę natomiast do tego regionu pod koniec wyprawy i odwiedzę wtedy m.in. miasto Parma w zachodniej części tego regionu. Tymczasem, jak możecie zauważyć, kieruję się wzdłuż dzikiej części wybrzeża Adriatyckiego na południe, a moim następnym celem jest miasteczko Comacchio. Thank you.
Zmierzam teraz w stronę miejscowości Comacchio. Jest te 3,5 km już od tego miasteczka. W tym momencie troszkę się oddaliłem od wybrzeża, aby zahaczyć się to miasteczko. To też jest bardzo ciekawe miasteczko. Jedno z najładniejszych w ogóle miasteczek w regionie Emilia-Romagna. No i właśnie, od wczoraj jestem już w kolejnym regionie Emilia-Romagna. Głównie ten czas spędzę tutaj przy morzu, w tym regionie. No, natomiast miejscowość Comacchio znajduje się parę kilometrów właśnie od wybrzeża i jadę właśnie ją zobaczyć. Znajduje się ona właściwie też nad takim jeziorem, więc wody wokół też nie brakuje. A więc przede mną miasteczko Comacchio. To miasteczko ogólnie, podobnie jak Chioggia, jest nazywane Małą Wenecją. Również znajduje się na takiej jakby wyspie i są tam też kanały i nawet jest troszkę większe od tej Chioggi, więc jestem ciekawy też, jak to będzie wyglądać, czy faktycznie też będą takie kanały i będzie to podobne jak w Wenecji. Kiedyś, jak to miasto było zakładane, to znajdowało się właściwie nad wodą, bo tutaj była laguna wenecka i była woda, ale obecnie znajduje się dosyć jakieś parę kilometrów od wybrzeża i znajduje się nad jeziorem, które jest po drugiej stronie tego miasteczka, gdyż na przestrzeni lat po prostu wysuszali tą lagunę wenecką i tutaj też podobno kiedyś dochodziła woda, podobnie jak to jest za Wenecją, gdzie właśnie jest morze, potem jest ta laguna właśnie, a potem jest dopiero ląd stały i tutaj było to podobnie, dlatego to miasteczko było praktycznie nad morzem, a teraz jest właściwie w środku lądu i leży nad jeziorem. No cóż, idziemy zobaczyć, czy faktycznie jest Małą Wenecją, czy może taka ściema. Ogólnie te Comacchio słynie podobno z tego, że tutaj są węgorze podobno, co nie jest wcale takie normalne podobno we Włoszech. No i cóż, ale podobno jak się pojawiło więcej turystów, to też ilość tych węgorzy zmalała. No ale taka ciekawostka, że właśnie w tych wodach tutaj takie stworzonka żyją. Naprawdę ma klimacik to miasto, naprawdę ma klimacik te Comacchio. Wiadomo, no nie jest to Wenecja. Wenecja jest moim zdaniem jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna tak naprawdę, no bo Wenecja no wbrew pozorom jest tak naprawdę duża. My tam będąc z Kubą się właściwie nawet zgubiliśmy, bo jednak mapa Google'a nie była na tyle dokładna, żeby pokazać, gdzie jesteśmy i trzeba było takie wsparcie na oko. No i tam idzie się zgubić, bo to miasto nie jest małe, a te wszystkie małe Wenecje, takie jak te Comacchio, to są po prostu miasteczka, które mają też te kanały i z tego względu przypominają nieco Wenecję. Natomiast są one małe, no czy Comacchio, czy Chioggia, to są małe miasta. I te kanały tutaj są, też w Comacchio, ale jest to raczej jako taka ciekawostka i fajnie to wygląda. Natomiast z prawdziwą Wenecją to ma tyle wspólnego, że są te kanały i tyle. Natomiast w Wenecji jest zupełnie inny klimat. Tymczasem zmierzam dalej. Teraz zahaczę o miasteczko, właściwie miasto Ravenna, bo to jest w sumie dosyć duże miasto. Ale nie będę tam zbyt długo zostawał, bo już jest późno wyjechałem, więc muszę dzisiaj troszkę nadrobić kilometrów. Bo chciałbym jutro rano zwiedzić Rimini i pojechać do San Marino. A tam też trochę czasu spędzę, więc chciałbym dzisiaj ujechać z 90 km. Więc no cóż, biorę się i jadę, bo czas ucieka.
Jadę sobie taką dosyć główną, ruchliwą drogą. Nie jedzie się tu zbyt przyjemnie, ale zauważyłem takie jeziorko przy drodze i tutaj również są flamingi. W zeszłym roku, jak jechałem dookoła Polski, to widziałem codziennie podziany, a tutaj już niemalże codziennie, bo właściwie drugi dzień z rzędu widzę flamingi, więc fajnie. No nie spodziewałem się, że tutaj jest ich aż tak sporo, tak dużo. A więc jechałem z tej głównej drogi i wjechałem na taką drogę równoległą w lesie i jadę właśnie taką leśną, fajną ścieżką i proszę Państwa, przede mną stado goni. Po prostu koniki pasą się tutaj dosłownie na mojej ścieżce. Nie wiem, to wygląda tak, jakby to były niczyje konie, bo po prostu nie ma tu żadnego ogrodzenia, nie ma tu żadnej siatki ani nic. Te konie po prostu tutaj jedzą trawkę i mają wszystko gdzieś i mogą sobie w sumie pójść, gdzie im się żywnie podoba. Więc cóż, ciekawa sprawa. Kurde, żeby teraz muszę tam przejechać obok nich. Mam nadzieję, że się mnie nie przestraszą, albo że ja ich się nie przestraszę. Tutaj takie źrebie malutkie, proszę bardzo. No więc proszę, można spotkać koniki w taki sposób na wolności. Właściwie przejechałem dosłownie obok nich. Ciekawa sprawa, nie widziałem jeszcze, żeby gdzieś tak konie się po prostu pasły na łące przy ścieżce i po prostu na dosłownie na wolności. Ciekawa sprawa. A więc dojechałem do miasta Ravenna. Nie będę tutaj wjeżdżał do centrum, tylko omijam to miasteczko bokiem. Zajechałem do McDonalda, żeby mieć dostęp do Wi-Fi, do internetu. I przed McDonaldem stała mi się nieciekawa rzecz, a mianowicie... Proszę bardzo, wbiło mi się coś w oponę i zeszło całe powietrze. Nie wiem, co to jest, wygląda jak jakiś gwóźdź albo coś takiego. Zaraz ściągnę opony i się dowiemy, ale generalnie to nie wygląda to ciekawie. Proszę bardzo, coś takiego wyjąłem właśnie z mojej opony. Nigdy w życiu coś takiego mi się nie wbiło w oponę. Jest... Nie wiem, co to jest, kawałek gwoździa chyba, ale niesamowite. Nie piszcie mi, że kupował szwalpę maraton, bo tutaj żadna opona by na to nic nie poradziła. To jest... naprawdę miałem mega pecha. Tutaj ta stara dętka, proszę bardzo, ma taką dużą dziurę,
że nawet nie będę je zostawiał na ewentualne łatanie, tylko od razu wywalam. No bo sorry, no ale takie coś łatać to jest moim zdaniem bez sensu. Już lepiej kupić nową po prostu, bo ta dziura jest ogromna. No cóż, no mam pycha coś do tych dętek podczas tej wyprawy. Mam nadzieję, że to już była ostatnia wymiana dętki, ale i tak. I tak jak jutro będę w Rimini, to sobie dokupię jedną dętkę, bo chcę mieć zawsze te dwie dętki na zapas. Teraz już mam tylko jedną na zapas i mam dwie, które mogę załatać. Ale te łatanie to sobie zostawiam na czarną godzinę raczej, jak już nie będę miał rowerowych i faktycznie będę dużo łapał tych klaci. Ale tak generalnie to wolę wkładać nowe, bo jak wkładam nową, to mam tą pewność, że za chwilę powietrze nie ucieknie, bo na przykład jest źle sklejona. Chociaż rzadko mi się takie zdarzało, no ale akurat w takim przypadku, no to i tak tego nie będę kleił, nie? A druga sprawa, że też klejenie trochę czasu zajmuje i zazwyczaj jak wymieniam tętki, to po prostu nie chce mi się tego robić, po prostu nie mam czasu. Wolę wrzucić nową tętkę, a wkleić te łatki na te przebite tętki w momencie, kiedy będę miał czas i nie będę miał co robić, to wtedy to zrobię. No i tak pewnie zrobię. Tymczasem udało mi się już to wymienić, zarzucam zakwy i lecę. Słyszę, dzisiaj jest dwie dyszki przejechać, a już się robi woli ciemno. A to może i lepiej, bo mam spalone trochę plecy i nie chciałem za długo jechać w tym słońcu, a teraz już nie będzie słońca, więc dla mnie to tylko lepiej. Proszę Państwa, jadę sobie właśnie wzdłuż głównej drogi ścieżką rowerową i tu proszę bardzo, Włosi mają swoją Jelenią Górę. Nie wiem co, dokładnie o co chodzi, to jest faktycznie nazwa takiej miejscowości, Jelenia Góra, ale wszystko na to wskazuje. A jak nie nazwa miejscowości, to przynajmniej taka ulica, która się tak nazywa. Już tutaj, będąc we Włoszech, widziałem ulicę Karola Wojtyły i zresztą lotnisko w Bari jest imienia Karola Wojtyły, więc to jest... Jan Paweł II jest bardzo popularną postacią we Włoszech na tyle, że są ulice nazwane jego imieniem i nazwiskiem jakby prawdziwym, a nie, że Jan Paweł II, no nie? Bo u nas to właściwie nie widziałem takich ulic Karola Wojtyły, jak już to Jana Pawła II, a tutaj są właśnie ulice Karola Wojtyły i nie wiem o co chodzi z tą Jelenią Górą, ale muszę się dowiedzieć, bo to jest ciekawa sprawa, że we Włoszech jest Jelenia Góra. Tylko że bez U, tylko że nie ma U z kreską, no ale ciekawa sprawa. Dojechałem do miasteczka Cervia i już jest bardzo późno, ale ludzi jest bardzo dużo na mieście. To już jest takie turystyczne miejsce. Jestem teraz właściwie w centrum tego miasteczka i za chwilę lecę na plażę, żeby tam się położyć spać po prostu. Nie będę rozbijał namiotu. Obawiam się tylko, że te wszystkie plaże będą mocno zawalone jakimiś parasolami i leżakami, mogą być prywatne, w sensie takim, że od hotelu. Więc mam nadzieję, że tam nikt nie będzie właśnie pilnował czy coś takiego i że uda mi się znaleźć taki kawałek plaży, gdzie będzie spoko po prostu. Gdzie nie będzie problemu, że tam będę spał, no nie? No, tak się spałem dzisiaj i wczoraj, to były takie plaże, kawałek od jakiegoś miasteczka i były dosyć dzikie. Natomiast tutaj, od tego miejsca, gdzie jestem, aż do Rimini, ciągną się cały czas takie miejscowości jak ta i cały czas ta plaża jest zawalona po prostu. Jest po prostu mocna komercha na całej tej długości. No cóż, nie mam wyjścia, nie znajdę tutaj takiego dzikiego kawałka, więc po prostu muszę spać w takim miejscu.
A nie chcę mi się rozkładać z namiotem gdzieś w jakichś tam krzakach czy coś, więc wybieram plażę, bo lubię spać na plaży. Mimo wszystko spanie na plaży ma swoje duże plusy. No i teraz właśnie na tą plażę zmykam. A więc jestem właśnie na plaży, przede mną Adriatyk, jest lekki wiaterek, temperatura całkiem przyjemna, ale i tak ubrałem polar, żeby mnie nie przewiało w nocy, no bo jednak wiaterek jest od morza. No i cóż, znalazłem sobie miejscówkę do spania, śpię oczywiście pod kołym niebem, bo nie chcę mi się rozkładać namiotu, zresztą nie jest to dobry pomysł, żeby w takim miejscu rozkładać namiot. W sumie nie wiem, czy tutaj można być w nocy, czy tutaj nie jest jakiś zakaz. Za mną jest miliard leżaków i parasolek, które są pewnie na wynajem w ciągu dnia. Natomiast nie widziałem tutaj żadnego zakazu wejścia po którejś godzinie, więc wszedłem, przeszedłem przez wszystkie te parasolki. Jak się kończą parasolki, to tutaj są barierki i przede mną już woda. No i właśnie rozbiłem się z tym moim materacem i z wszystkim właśnie przy tych barierkach. Rower sobie zapiąłem właśnie o taką barierkę. Wokół mnie są wszystkie sakwy. No i tak właśnie idę sobie spać. Lubię takie nocnegi na plaży, ale w obecnej chwili jedyne, co mnie niepokoi, to to, że ktoś mnie może przyjść wywalić, albo dać mi jakiś mandat, że tu jestem. Chociaż z drugiej strony ja sobie tylko plażuję, tylko że w nocy. No nic, kończę ten dzień, idę spać. Jutro czeka mnie kolejny dzień pełen wrażeń. Jutro przekroczę granicę, kolejną granicę państwa. I tym razem już wjadę do państwa, w którym jeszcze nie miałem okazji być. Więc będę tam pierwszy raz i jestem ciekaw, jak tam będzie. Ale jeszcze wam nie mówię, co to jest za państwo. Chociaż możecie się już domyśleć. No nic, tymczasem ja idę spać. Dobranoc i do zobaczenia w kolejnych dniach. No to przede mną San Marino, tam jest szczyt Monte Titano.